Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć! Dziś mamy wspaniały, cudowny dzień, gdyż pomimo wszelkich możliwych przeciwności dotarliśmy do miejsca, w którym pojawiła się ostatnia, 35. czerwona infografika. Dzisiejsza infografika, która prowadzi do kursu CCSIF, kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu, CSI Corporate Security Intelligence. No i prowadzi do dzisiejszego webinaru, który poprowadzę o godzinie 20 czasu polskiego. Widzimy się, opowiem dokładnie o tym, czym jest koncepcja CSI. Znaczy, szczegółowość będzie względna. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym opowiedzieć o tym, czym jest ta koncepcja, patrząc na nią tak niejako z góry, może z boku, żeby po prostu zrozumieć, jak to działa. A jeśli chodzi o szczegółowe narzędzia, szczegółowe rozwiązania, na to jest czas. Po pierwsze, ja to zamieściłem w szeregu naprawdę, jak to powiedzieć, mam problemy z koncentracją, tak, choroba jeszcze daje znać o sobie, chociaż ja już z niej wyszedłem, ale to są niestety efekty. Natomiast wracając, Szpiegu Live, cykl krótko o tam, gdzie mówiłem o CSI, tam ja naprawdę bardzo wiele szczegółów omawiałem i proponuję sięgnąć do nich właśnie na kanale YouTube czy na blogu szpiegul.pl. Natomiast w przypadku, o którym teraz mówię, czyli o dzisiejszym webinarze, który będzie dziś o godzinie 20. Ja opowiem, jak ta koncepcja działa tak naprawdę i dlaczego ona działa w firmach. No i opowiem o rozwojowej ścieżce certyfikacyjnej, o opracowywanych przeze mnie autorskich kursach, a przede wszystkim o kursie, który już niedługo rusza, czyli kursie podstaw CCSIF. To może byłoby tyle, natomiast światło. Dobra, widać moją twarz. Natomiast jeśli chodzi o dzisiejszą czerwoną infografikę, to ona jest poświęcona biznesowej grze wojennej, właściwie biznesowym grom wojennym, o czym za chwilę. Natomiast przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o same rozwiązanie, jaką jest gra, no to ona nie do końca jest grą, dlatego że pracujemy na faktach realnych, prawdziwych faktach. Wszelkie dane wejściowe do tej gry, my pracujemy na rzeczywistych, faktycznych, prawdziwych zdarzeniach, założeniach, kierunkach i tak dalej, czyli pracujemy na faktach, to jest pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o to, czy jest to gra, no jest to gra, ponieważ kiedy rozpoczynamy naszą rozgrywkę, naszą bitwę, kiedy ją zaczynamy, no to dochodzimy do takiego momentu, w którym okazuje się, że musimy zostawić te reguły świata zewnętrznego, wchodzimy w zupełnie nowy świat, my go eksplorujemy. My eksperymentujemy w takiej bardzo bezpiecznej przestrzeni gry, w której obowiązują pewne reguły. Są te reguły zbliżone, ale uproszczone, zbliżone do świata realnego. Natomiast no, jest to takie miejsce na bezpieczne eksperymentowanie. Co badamy, to jest bardzo istotne. Więc po pierwsze, ta gra, wczoraj mówiłem o systemie wczesnego ostrzegania, poprzedni odcinek, polecam. Natomiast ta gra właśnie może przetestować nasz system wczesnego ostrzegania, jego założenia, zarówno na etapie projektowania, jak i na etapie już wdrożenia, kiedy już wdrożyliśmy i jak każdy system musi być testowany regularnie. No to po pierwsze. Po drugie, to może służyć jako do wykorzystania w ramach tak zwanego wewnętrznego assessment center, w którym no, przetestujemy kadrę kierowniczą przede wszystkim, ale możemy sobie to bardzo przetestować. Chodzi mi o takie intelektualne pobudzenie, bo to jest taki pobudzacz, ta gra wojenna. Natomiast może mieć bardzo realne skutki, dlatego że zachowania uczestników gry, stosunek do innych współuczestników, to wszystko może podlegać jakiemuś tam punktowaniu i to wszystko może, oczywiście nie w żadnej tajemnicy, tylko według jasnych, przejrzystych reguł, może służyć temu, aby zaplanować, pomóc komuś albo skorygować komuś ścieżkę rozwoju kariery zawodowej w firmie. To bardzo realne, dobre narzędzie, jeśli chodzi o ACDC, czyli Assessment Center, Development Center, nazywane jest w Polsce ośrodkiem oceny i rozwoju, tak, jeśli się nie mylę. I jest to miejsce oczywiście nie na biznesową grę wojenną,
Natomiast innego rodzaju gry biznesowe, tak naprawdę stosuje się mechanikę gier, innego rodzaju gry biznesowe są w ramach AC/DC stosowane, natomiast zazwyczaj jest to stosowane wobec kandydatów na określone stanowiska, bądź w ogóle kandydatów do pracy, kandydatów na pracowników. Zdarza się również, że Assessment Center jest wykorzystywany dla ludzi zatrudnionych już w firmie, natomiast w przypadku biznesowych gier wojennych podmieniłbym te gry biznesowe, które tam się wykorzystuje, na gry, właśnie biznesową grę wojenną, o której już mówiłem, że nie jest ani biznesowa, ani gra, ani wojenna, ale taka jest przyjęta nazwa i takie jest dokładnie tłumaczenie z języka angielskiego Business War Gaming. To jest istotne. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ w chwili obecnej istnieją cztery typy biznesowych gier wojennych. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób firma traktuje biznes, traktuje swoich konkurentów, traktuje klientów, innymi słowy, interesariuszy w ogóle, jak traktuje otoczenie bliższe, otoczenie dalsze i środowisko wewnętrzne. I teraz, czyli, żeby było wiadomo, o co chodzi, znowu wrócę do mojego zupełnie nienaukowego podziału na 3K, firmy zorientowane na klienta, na konkurenta bądź na kanał, czyli przetrwanie. Sytuacja jest taka, że w każdej z firm można w bezpieczny sposób przetestować naprawdę różne opcje. A ponieważ mamy cztery typy gier, no to te opcje, to tych opcji robi się nam naprawdę wiele. Jeśli weźmiemy, że w naszych założeniach wybieramy jeden typ gry, potem spróbujemy na przykład drugi z jakiegoś powodu, bo wyniki są na przykład niewiarygodne, chcemy je uwiarygodnić, chcemy je sprawdzić, albo chcemy je po prostu przetestować, wymaglować na maksa, to wtedy używamy inny typ gry. Za chwilę o nich powiem, natomiast właśnie sobie przypomniałem, że ja opowiedziałem Ci o tym, że grę wojenną testujemy jako SWO, tak, do testowania systemu wczesnego ostrzegania, w ramach, no, takiego AC/DC, tak, Assessment Center, ale podstawowym problemem, który biznesowa gra wojenna w firmie rozwiązuje, jest testowanie naszej strategii, zarówno planowanej, jak i realizowanej. I jest właśnie tak, że w takiej bezpiecznej przestrzeni, jaką jest gra, na podstawie tych reguł, które w świecie gry obowiązują, potrafimy znaleźć jasny kierunek strategiczny w ciągu jednego dnia rozgrywki, czasami dwóch. Natomiast co do zasady, ja zawsze się upieram, że gra powinna trwać jeden dzień. Zresztą biznes kosztuje i taka gra również kosztuje firmę, osoby, które biorą udział w tej grze. Co prawda robią bardzo, bardzo dobrą rzecz dla firmy, ale jednak no, w pewien sposób tracą, może nie tracą, tracą jest bardzo złym słowem. To po prostu firmę kosztuje. Firma ponosi koszty. Te koszty zwracają się. Dlaczego? Dlatego, że w normalnej sytuacji te niekończące się dyskusje wszelkie, one trwają całymi dniami. A tutaj w ciągu jednego dnia rozgrywki potrafimy powiedzieć, nie, to się nie sprawdzi, to będzie tego, a może wymyślimy coś nowego. A tym kierunkiem jak najbardziej musimy iść. To jest po prostu rewelacyjne narzędzie. Nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy. Wczoraj o tym mówiłem, ale dzisiaj muszę, ponieważ mówię o biznesowej grze wojennej. Jeśli chodzi o biznesową grę wojenną, to ona daje wysokiej klasy analizy jakościowe. Przypominam tylko, że różnica pomiędzy jakościowymi analizami a ilościowymi polega na tym, że ilościowe to są cyferki, a jakościowe to są te takie teksty, opisy i tak dalej. No, wykażemy strategię firmy w kosztach względnych, bezwzględnych, jakich tylko chcemy, ale oprócz tego to są koszty, które ponosimy na realizację strategii. Natomiast oprócz tego musimy opowiedzieć, jak strategia powinna być realizowana i właściwie co to jest za strategia. Strategie. Nie realizuje się nigdy jednej strategii. No dobra, to już powiedziałem. Natomiast przejdę teraz może do tych czterech typów gier, bo to tyle rzeczy do głowy mi przychodzi, że się w pale nie mieści. Dobra, mamy gry, które nazywają się BIW. Znaczy BIW. Ale będę mówił po polsku, dobra? BIW, Business is War. Oznacza to, że traktujemy grę
w kategoriach biznes to wojna. To jest jedna oczywiście z koncepcji, koncepcji wywiadu w biznesie, bo przede wszystkim na tym się to opiera. Natomiast no, jeżeli biznes jest wojną, to mamy do czynienia tylko i wyłącznie z konkurentami. Mamy tylko i wyłącznie z konkurencją. Walczymy o zwycięstwo, walczymy w zależności oczywiście od tego, jakie przyjmujemy strategie. O strategiach, pamiętaj, ja już opowiadałem. Ten rodzaj gier wojennych, biznesowych gier wojennych jest często stosowany przez firmy zewnętrzne. Aha, właśnie. W Polsce tego chyba nie mamy. Natomiast na Zachodzie są wyspecjalizowane firmy, które zajmują się dostarczaniem gier, biznesowych gier wojennych, które są robione na wymiar dla konkretnej firmy, dla konkretnej sytuacji w firmie, na podstawie oczywiście wcześniej omówionych założeń. Natomiast i firmy zazwyczaj dostarczają ten pierwszy rodzaj BIW, Business is War, biznes to wojna. Ale są, i on jest bardzo charakterystyczny przede wszystkim dla tych firm z tych 3K, tak? 3K, dla firm, które są zorientowane na konkurenta, na konkurencję, na walkę konkurencyjną. Kolejną szkołą myślenia o grach biznesowych jest BIG, czyli biznes to gra. BIG, czyli Business is Game. Chodzi tutaj o grę pomiędzy uczestnikami, o sprzecznych celach. Z kolei kolejna szkoła to jest B i B. Business is business. Tam nie uważa się biznesu za wojnę. Celem wszystkich konkurentów, których sobie wyobrażamy, które utworzyliśmy sobie w ramach tej gry, w oparciu o prawdziwe fakty, to ciągle przypominam, tam nie jest pokonanie się nawzajem. O ile w dwóch pierwszych to mamy krwawe starcia, bitwy i w ogóle przesunięcia frontów, to tutaj jednak chodzi o zaspokojenie preferencji klientów. To jest dla firm, które są... O ile dwa pierwsze, tak? Business is war, business is game. To jest dla firm raczej nastawionych na konkurencję, na walkę konkurencyjną. O tyle business is business, BIB, BIB. Chodzi o zaspokojenie preferencji klientów dużo lepiej niż inni. Tutaj jest bardzo rozpowszechniona w tym rodzaju gier współpraca. No i czwartym rodzajem gier jest NWG, NWG, czyli New Negotiations Wargame. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o gry negocjacyjne. One mają zdecydowanie mniejszy zakres niż tamte gry. Ale zajmują się tylko negocjacjami biznesowymi. One są świetne do przygotowania się do tych negocjacji, które mają nadejść, a także jako drużyny rezerwowe dla tych negocjacji, które już trwają, tych istotnych. Pracujemy na faktach. Mówiłem. No i tutaj dokładnie sprawdzamy nasze strategie negocjacyjne. Te, które chcemy zastosować, a jak również te, które już stosujemy, działają, nie działają, patrzymy na rozwiązania w czasie, kiedy nasza ekipa negocjacyjna działa już gdzieś, równocześnie w ramach gry możemy w firmie wspomagać jej działania właśnie poprzez ten rodzaj gry wojennej, rewelacyjny. Powtórzę, że rozpoczynając grę, my wkraczamy w zupełnie inną bezpieczną przestrzeń, inną od rzeczywistości. A jednak rozwiązania tych gier bardzo często zmieniają kierunki strategiczne, zmieniają taktykę postępowania. No, są nieprawdopodobne, dlatego że jest to gra, a jednak ma potężny wpływ na rzeczywistość. Dlaczego? Dlatego, że jest to wysokiej klasy analiza, jakościowa analiza rzeczywistości. Jeśli chodzi o sam sposób realizacji gry, no to nie jest to kwestia szczególnie trudna. To są rzeczy proste, wręcz techniczne. Chodzi o to, że musimy przygotować podręcznik, musimy przeszkolić przyszłych uczestników, wyjaśnić, na czym to polega i po prostu rozpocząć grę w określonym miejscu, w określonym czasie, na podstawie określonych zasad. Książkę, którą pracujemy, ona nigdy nie jest, tam maksymalnie 20 stron. Z nią oczywiście każdy uczestnik się zapoznaje. No i potem mamy rozgrywkę turową, która polega na tym, że jest przedstawiony problem, mamy czas na jego ogarnięcie, na przedstawienie rozwiązań. Tym się kończy pierwsza runda.
przerwa. Następna runda rozpoczyna się od tego, że my jako drużyna, że my przedstawiliśmy nasze rozwiązania, inne drużyny przedstawiły swoje. Jesteśmy wobec siebie konkurentami w tym samym na przykład i przedstawiamy nasze kontruderzenie, nasz kontrruch. Wszystko po to, żeby zabełtać w tym, co zrobili inni. Inni bełtają w naszym. Kończy się znowu siadamy, patrzymy, co można zrobić, przedstawiamy po tym, jak dostaliśmy cios, szukamy rozwiązań, kiedy przedstawiamy nasze rozwiązania. Wówczas kończy się runda, następna runda rozpoczyna się również tak samo. Tutaj mamy działanie ciśnieniowe, to jest działanie pod presją czasu, dlatego że czas na znalezienie rozwiązania, czas na przedstawienie problemu, czas na przedstawienie rozwiązań, on jest naprawdę ograniczony. Tutaj człowiek się naprawdę napoci, krew, pot i łzy. Taka jest niestety, albo istety, prawda. Natomiast jeśli chodzi samą biznesową grę wojenną, o zastosowanie, nie jest trudna, jest rewelacyjna. To jest, ja nie wiem dlaczego nawet szczególnie się w Polsce nie stosuje biznesowych gier wojennych. Naprawdę się nie spotkałem. Natomiast jest to rozwiązanie świetne, niemal doskonałe. Doskonałe narzędzie i dlatego na kursie podstawowym ja o tym narzędziu mówię. Później szczegółowo, mówię o podstawach oczywiście, dużo bardziej szczegółowych niż to, co w moich rozważaniach teraźniejszych w ramach tego Szpiegu Life'a Tobie przedstawiłem. Natomiast jeśli chodzi o to, w jaki sposób, gdzie przyporządkowuje, to ja już mówiłem, że biznesowa gra wojenna jako analiza jakościowa powinna być teoretycznie, prawda, analiza robiona jako zagadnienie analityczne. Absolutnie nie. Absolutnie nie, ponieważ podstawowe wykorzystanie to jest, mówiłem, strategia, opracowanie strategii, ukierunkowanie strategii, zmienienie kierunku strategii, zaprzestanie strategii i rozpoczęcie zupełnie innej. I to przyporządkowałem do tego pionu zagadnień, które powinien znać doskonale strateg biznesu. Strateg biznesu. Aczkolwiek, jak widzisz, opowiadałem Ci o ACDC, tak? Assessment Center i tu naprawdę byłoby dobrze, gdyby pracownicy działu HR również to poznali. Oczywiście pod warunkiem, że to będzie stosowane, bo jak nie, to szkoda czasu. Natomiast warto zastanowić się, czy w firmie nie wprowadzić biznesowej gry wojennej, a mamy ich 4 typy, zamiast tych innych gier, które stosujemy, po to, aby naprawdę znacznie ograniczać koszty i zatrudniać ludzi najlepszych. Nie najlepszych dlatego, że najdroższych, tylko najlepszych dlatego, że ich uczestnictwo w grze wojennej w ramach ACDC utwierdzi firmę w przekonaniu, że to jest osoba, która jest po prostu złotą grudką, a nie tombakiem. No to tak może obrazowo. Natomiast o tym wszystkim mówię, nauczam i już mogę powiedzieć Ci nawet teraz w 16. ostatniej lekcji kursu CCSIF, na który bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam, ale przede wszystkim zapraszam Cię dzisiaj o godzinie 20 na webinar, który poprowadzę. No, postarałem się. Będzie świetny. Serdecznie polecam, serdecznie zapraszam. Widzimy się dziś jeszcze o godzinie 20. A jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, miłego dnia, słonecznego, dużo radości, dużo dobrej energii i tyle. Cieszmy się życiem. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć.